13 ćwiczenie, masz wodę, bo pamiętaj, że trzeba co chwilę pić i uzupełniać wodę na ćwiczeniach. A dzisiaj przygotowaliśmy dla Was ćwiczenia znowu mięśni brzucha. Wracamy, bo dawno żeśmy tego nie robili. Ostatnio była stabilizacja, mam nadzieję, że wszyscy mają odhaczone na zielono, czyli jest to już za nami. Zuzia, my już mamy to za sobą, bo zrobiliśmy to ćwiczenie, prawda? Tak. To przechodzimy do następnego, pewnie. Uwaga. Siad równoważny. Wiesz, jak wygląda siad równoważny? Tak. Chodzisz chyba na gimnastykę, co? Tak. No, to dlatego wiesz. Siad równoważny i podajemy sobie piłkę sprzed klatki piersiową. Nie musimy się dotykać stopami, aczkolwiek możemy sobie tam czasem się powygłupiać. Dobra, dzisiaj z nią wygłupiamy się. Podajemy piłkę. Cały czas jesteśmy w siadzie równoważnym. Starajcie się, żeby nasz tułów nie leżał, żebyśmy nie byli tacy pochyleni. Przepraszam, Zuziu. I tak robili, tylko żeby to jednak był tułów prosty, kolanka do góry, stopy nie dotykają ziemi i 30 razy, minimum 20 łącznie, rzucamy do siebie piłkę. Odpoczywamy, odpoczywamy. Druga wersja, Zuziu, trochę trudniejsza, będzie, że będziemy podawać sobie piłkę nad głowę. Czyli będzie nam trudniej siedzieć w siadzie równoważnie, będziemy jeszcze bardziej napinać mięśnie brzucha. Jasne? Jesteś gotowa? No to dobra. Tak samo pozycja wyjściowa i uwaga, podajemy sobie piłkę troszkę dalej nad głowę, no. Hop, wyżej troszkę mi rzucaj. Trzymaj rączki już tak, żeby one były tam już gotowe. O, brawo. I jeszcze podasz mi mocniej. Super. I jeszcze 3 razy. O, teraz było świetnie. O, nic się nie stało. Takie rzeczy się czasem zdarzają. Zuzia, uciekaj po piłkę. I wracamy do ćwiczenia. Jak najszybciej, żeby nie było odpoczynku. Hop. Hop, hop, hop. Dobra, wystarczy. Pamiętajcie, że macie i będziecie mieli młodsze dzieci, to możecie zrezygnować z tego rzucania piłkę nad głową, bo dziecko ma trochę wtedy problemów z łapaniem tej piłki, ale na pewno poradzi sobie z rzucaniem jej do klatki piersiowej. Pamiętajcie, siad równoważny, minimum 3 serie, pomiędzy seriami maksymalnie 1 minuta odpoczynku, najlepiej uzupełnić płyny w trakcie i wrócić z powrotem do ćwiczenia. I do zobaczenia następnym razem.